zastanawiam się, jaki to jest biznes iść na studia, gdy pojawiają się głosy, że lepiej szukać doświadczenia. Pójść na staż, pójść do pracy i wystarczy żyłka do biznesu, a studia niczego praktycznego nie nauczą. Jeśli pomyślimy faktycznie o uniwersytecie, o studiach wyższych, jako o szkole zawodowej, która ma uczyć jakichś konkretnych umiejętności, to wtedy zgoda. Natomiast ja jestem ogromną zwolenniczką takiej wizji uniwersytetu, który uczy czegoś więcej. Myślę, że współcześnie, zwłaszcza przy tempie zmian, uczenie studentów konkretnych umiejętności, czyli taka właśnie typowa szkoła zawodowa, no to jest już bardzo, bardzo archaiczna sprawa, bo jak oni zaczynają studiować, to po 5 latach czy po 3 latach te umiejętności, których się nauczyli te 3 lata temu czy 5 lat temu, mogą być już kompletnie niepotrzebne. Natomiast to, co się nigdy nie zdeaktualizuje, to jest umiejętność krytycznego myślenia, to jest umiejętność zadawania pytań, to jest umiejętność debaty, to jest umiejętność łączenia rzeczy, argumentowania. To jest ten cały taki intelektualny kapitał, który zdobywając, on nam się nigdy nie zdeaktualizuje.